Choć skwer z fontanną na Podzamczu już od tygodnia służy mieszkańcom jako miejsce relaksu, dopiero w minioną sobotę udało się zorganizować oficjalnie otwarcie obiektu. Podczas pikniku czas uczestnikom umilali przedstawiciele wałbrzyskich instytucji kultury oraz miejskiej spółki. Jak podkreśla podczas uroczystego otwarcia prezydent Wałbrzycha Roman Szałemej, skwer i fontanna powstały z woli mieszkańców Podzamcza, którzy najpierw wymyślili taką koncepcję zagospodarowania terenu, a następnie głosowali na niego w ramach budżetu obywatelskiego 3 lata temu. Bardzo dziękuję panu prezydentowi gminy Wałbrzych i radnym, że pozwolili, przyczynili się do powstania tej inwestycji. Pierwotnie zakładała ona budżet około 700 tysięcy złotych. Wyszło znacznie więcej, także tym bardziej bardzo dziękuję. Cieszę się ogromnie, że w naszym mieście powstała tak piękna i nowoczesna przestrzeń dla wszystkich mieszkańców, niezależnie od wieku. A ilość osób odwiedzająca ją codziennie i będąca tu do samego końca, aż fontanna nie przestanie działać, naprawdę myślę, pokazuje, że to miejsce było potrzebne. Mogę tylko zaapelować, aby szanować to miejsce, nie wrzucać nic do środka. Nawet tak porządna fontanna nie wytrzyma gumy do rzucia, którą będziemy zatykać te otwory, więc musimy wspólnie razem szanować nową rzecz, która za prawie 4 miliony złotych tutaj upiększyła Podzamcze. Mogę zapewnić, że szykujemy do realizacji następny projekt z budżetu obywatelskiego, na który głosowali mieszkańcy Podzamcza. Mówię tu o skateparku i o parku lokalnym, który będzie zlokalizowany bliżej tamtej części zewnętrznej Podzamcza. Oprócz fontanny, która stanowi centralny punkt skweru, zainstalowano liczne ławki. Powstała niewielka siłownia plenerowa, także nasadzono wiele roślin upiększających teren. Miejsce to już znalazło swoich fanów, bo każdego dnia można spotkać tu wielu Wałbrzyszan spędzających wolny czas. Również licznie zjawili się na pikniku zorganizowanym z okazji otwarcia skweru, a o różnorodne atrakcje zadbały miejskie instytucje oraz spółki komunalne.